Cześć, tu Klaudia. Mam u siebie nową paletkę Maxineczki i Makeup Revolution i dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda na oku i opowiem Wam troszkę o takiej mojej recenzji na jej temat. 15 maja, w ubiegły wtorek, miałam okazję być na premierze paletki Makeup Revolution. Dostałam zaproszenie do Krakowa i tam tak naprawdę dowiedziałam się wszystkiego na temat tej paletki. Wypowiadała się Maxineczka, wypowiadało się Makeup Revolution, także już wszystko na jej temat wiem. Maxineczka, projektując ją, chciała, żeby była to paletka taka podróżna, wyjazdowa, że tak powiem, żebyśmy mogły ją zabierać w jakieś miejsca, do samolotu, na jakąś wycieczkę i żeby w tej paletce było wszystko, czego potrzebujemy. I tak naprawdę tak też jest, ponieważ mamy jedną stronę paletki, która służy nam do konturowania. Mamy tutaj prasowane cienie, bronzer, róż i rozświetlacz. Po drugiej stronie są cienie do powiek. Tak naprawdę są też dwa kolory, które byłyby ok do brwi, ponieważ jest tutaj ten kolor Ash, który myślę byłby ok dla mnie do brwi, i Smoke, który jest dużo, dużo ciemniejszy dla brunetek, szatynek takich ciemnych. Ja próbowałam sobie zrobić te brwi tym cieniem Ash. Jest całkiem ok, ale ja mimo wszystko wolę stylizować brwi pomadą, także dzisiaj zrobiłam to właśnie pomadą. I tak naprawdę z tej teorii to myślę tyle, przejdźmy do testu. Zanim jeszcze zacznę się malować, to tutorial z makijażem z tą paletką jest już na moim Instagramie Klatex oraz Musical.ly Klatex, także możecie zobaczyć taką wersję w fioletach. Dzisiaj zrobimy coś bardziej dziennego, może coś bardziej stonowanego, ale zacznę od konturowania. Będę przeglądała się w lusterku, które jest w paletce. Jest naprawdę duże, wygodne do malowania, więc to jest kolejny tak naprawdę atut tej paletki podczas malowania, wykonywania makijażu w podróży. Ponieważ mamy lusterko dość spore, nie musimy brać swojego, jakiegoś stojącego, tylko mamy tutaj naprawdę fajne lustereczko. Zaczynam od bronzera. Tutaj mamy bronzer The Grand Ten i to jest taki fajny, chłodny odcień. Zresztą możecie zobaczyć teraz pod moimi kośćmi jarzmowymi. Jest to naprawdę taki fajny, chłodny odcień. Na pewno fajne jest to, że pigmentacja jest całkiem spoko, ale nie jest tak intensywna, nie jest tak mocna, żebyśmy miały sobie narobić plam. Także to również mi się bardzo podoba. Ten odcień bronzera będzie tak naprawdę pasował dla większości z nas. Jeżeli wolicie ciemniejszy kolor bronzera, no to wtedy to raczej nie jest taki chłodny, ciemny odcień, ale dla blondynek, dla dziewczyn z podobnym kolorem włosów do mnie, bądź dla dziewczyn z ciemnymi włosami, ale dla takich dziewczyn, które lubią jednak delikatne konturowanie, będzie to idealny odcień. Zahaczając też o cenę tej paletki, to online jest ona dostępna w cenie około 50 zł. Będzie też stacjonarnie, ale jeszcze nie mam pojęcia, w jakiej cenie. Następnie przechodzę do nałożenia różu i tutaj w tej paletce mamy róż, ale jak widzicie, jest to taki mocno ceglasty kolor, wpada delikatnie w pomarańcze. Trochę się go boję, przyznam się szczerze, że jeszcze go nie używałam. Używałam tak naprawdę wszystkich kolorów oprócz tego różu i oprócz tego czarnego. Także dzisiaj spróbujemy tego różu. Nakładam niewielką ilość. Nie chcę przesadzić. I słuchajcie, jeżeli nałożymy niewielką ilość na pędzelek, jeżeli delikatnie dotkniemy sobie pędzelkiem paletki w miejscu, gdzie mamy róż, to nie ma tak naprawdę jakiegoś bardzo intensywnego efektu. Zobaczcie, ten róż wygląda całkiem w porządku. I teraz pora na rozświetlacz. Ten rozświetlacz jest rozświetlaczem, który nie ma drobinek, nie ma takich stricte błyszczących elementów. Jest to raczej taka satynowa tafla, dająca faktycznie efekt rozświetlenia, ale nie jakiegoś bardzo mocnego. Nie jest to jakiś mega efekt glow i nawet nazwa mówi nam, że to jest takie pure glow. Nie nazwałabym tego takim naprawdę bardzo czystym glowem. Raczej jest taki delikatny. Nakładam sobie go oczywiście nad bronzer. No i zobaczcie. Jest to taki delikatny efekt mienienia się. Ale jeżeli wolicie mocniejsze rozświetlacze, to na pewno to nie będzie produkt dla Was. Teraz czas na makijaż oka. Zaczynam sobie od nałożenia na całą powiekę ruchomą oraz nieruchomą cienia, który nazywa się Canvas. Czyli jest to ten bardzo jasny cień, najjaśniejszy z całej palety. No i tak jak powiedziałam, nakładam na całą powiekę. Tym samym sobie tutaj gruntuję korektor, który nałożyłam wcześniej na oko.
Następnie wybieram cień w kolorze Brick. To jest taki ciepły, brązowy kolor i nakładam sobie go w zewnętrzny oraz wewnętrzny kącik. Jak widzicie, używam takiego mocno puszystego pędzelka. Jest to pędzelek z Make Up For Ever, numerek to 242 bodajże. Ale chyba mi się zmył. A nie, jest. 242, tak jak powiedziałam. Bardzo lubię ten pędzel. Jest w ogóle bardzo wytrzymały, bo mam go już myślę 2 lata. I naprawdę używam go bardzo często, a z nim nic się nie dzieje. Jak widzicie, najpierw nałożyłam sobie cień w zewnętrzny oraz wewnętrzny kącik, a później łączyłam sobie to wszystko w załamaniu mojej powieki. Blenduję te cienie. Ale staram się zostawić środek powieki jak na razie wolny, czysty. To samo robię oczywiście na drugim oku. Tym cieniem zaznaczam również dolną powiekę. Oko jak na razie wygląda tak. Teraz wezmę coś ciemniejszego. Biorę troszkę bardziej precyzyjny pędzelek, taki zbity i delikatnie ścięty. To jest pędzelek z Paese. I tutaj teraz wybieram sobie cień Smoke i jego nałożę tylko i wyłącznie wewnętrzny i zewnętrzny kącik. Delikatnie rozblenduję, ale nie będę kierowała go ku załamaniu mojego oka. Następnie już dużo bardziej precyzyjny pędzelek. Ten jest z Boho Beauty i tutaj mam 220 i nim wybieram sobie ten sam cień Smoke i nakładam go tylko i wyłącznie przy linii rzęs, dolnej linii rzęs. Następnie blenduję z kolorem, który jest niżej i przechodzę do kolejnego cienia i teraz biorę ten cień Copper, czyli taki miedziano-złoty z drobinkami. I nakładam sobie go na środek mojej powieki. Delikatnie osypał mi się pod okiem, ale sobie go szybko strzepę. Miałam wcześniej przypudrowaną buzię, więc teraz nie ma problemu z delikatnym osypaniem go po prostu. Dokładam jeszcze troszkę, ale jak widzicie, tylko i wyłącznie kieruję ten cień na środek mojej powieki. Nie wyjeżdżam nigdzie indziej. I jeszcze cień, który nazywa się Krystal, czyli ten taki błyszcząco, delikatnie różowy, nakładam w wewnętrzny kącik oka. Po makijażu oka cieniami z paletki Make Up Revolution i Maxineczki dokleiłam jeszcze sztuczne rzęsy. Pewnie będziecie ciekawe, jakie są to rzęsy. Więc są to rzęsy z Ardell Demi Wispies Studio Effect. Wytuszowałam moje naturalne i dolne rzęsy tuszem z Maybelline, tym Colossal Big Shot. A na ustach mam pomadkę z L'Oreala z tej całkiem nowej serii Lip Paint Matte i kolor to 210. Teraz szybkie podsumowanie paletki Make Up Revolution Maxineczki, czyli tej, którą wykonywałam dzisiejszy makijaż. Jasna sprawa. Ta paletka, tak jak mówiłam na początku, faktycznie spełnia wszystko to, że jest to paletka taka idealna do podróży. Ma duże lustro, ma paletę do konturowania oraz do makijażu oka. Nie muszę brać dodatkowo rozświetlaczy w osobnych opakowaniach, bronzerów, róży, chyba że mamy jakieś ulubione. Ale jeżeli chcemy wziąć tylko jedną paletkę, to śmiało będzie w porządku. Teraz co jeśli chodzi o pracę z nią? Czy jest przyjemna podczas blendowania? I na pewno bronzer i rozświetlacz są produktami, którymi bardzo łatwo się pracuje. Nie robią plam, nie możemy nałożyć zbyt dużo, nie zrobimy sobie takiego zbyt mocnego efektu konturowania. Także na pewno bronzer, rozświetlacz super. Róż nie do końca jest w moich tonach. Ja wolę troszkę takie bardziej dziewczęce kolory różów, na przykład taki jakiś morelkowy kolor, albo bardziej różowy, stricte różowy, niż taki tutaj ceglasty, jak jest w tej paletce, ale też nie narzekam. Jest w porządku, może to nie jest mój gust kolorystyczny, ale jeśli chodzi o pracę z nim, jest całkiem okej. No i teraz cienie do powiek.
nie mam nic złego do powiedzenia, jeśli chodzi o te cienie. Naprawdę bardzo dobrze się z nimi pracuje i w kwestii tych jasnych cieni i tych ciemnych. Także jestem bardzo zadowolona. Jest to jedna z lepszych paletek, jakie miałam w ogóle u siebie. W kwestii oczywiście cieni do powiek. Wspominałam już wcześniej, że cena tej paletki to około 50 zł i uważam, że jak na jakość tej paletki i na tą niską jak na paletkę cenę, to jest naprawdę sztosik, bo myślę, że nie znajdziemy tak dobrej pigmentacji, takiego fajnego rozwiązania, że w jednej paletce mamy tak naprawdę wszystkie kosmetyki, których potrzebujemy w tej formie prasowanej. To naprawdę moim zdaniem cena do jakości, do produktu jest bardzo dobra. Paletki firmy Too Faced, paletki firmy Nabla są bardzo podobnej jakości, a kosztują dużo więcej, także naprawdę moim zdaniem super robota, gratulacje dla Makeup Revolution i Maxineczki, bo uważam, że ta paletka to jest, tak jak powiedziałam, sztosik. Wspominałam już wcześniej, że drugi tutorial z wykorzystaniem tej paletki jest na moim Instagramie Klatex oraz Musical.ly Klatex. Oczywiście, jak zwykle, opinia na temat tego produktu będzie w wirtualnej kosmetyczce w bocie na Messengerze oraz na stronie klatex.pl. Ja powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na temat tej paletki. Pokazałam Wam, jak wygląda używanie tych produktów, jak to wygląda wszystko. Tak jakby na żywo, wy zobaczycie ten film nieco później, no ale ja używałam tych produktów przy Was na YouTubie. Także tak naprawdę na dzisiaj to wszystko, jeżeli odcinek się podobał, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji kanału, jeśli macie ochotę, oglądajcie inne odcinki na moim kanale, a ja już zmykam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!